Do rozmowy z Johnem Palmerem wrócimy za chwilę, za jakieś 30 minut, bo pora na otwarcie kolejnych piw z zestawu degustacyjnego, jaki został przygotowany na Warszawski Festiwal Piwa Bez Granic, a ze mną trzech wspaniałych i przystojnych panów, którzy będą próbowali piwa, ale porozmawiamy nie tylko o piwie, bo tak oto jest ze mną Paweł Leszczyński, czyli organizator dzisiejszego spotkania oraz oczywiście prezes Stowarzyszenia Wolny Kraft. Ponownie dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, witam. Miło was wszystkich widzieć tutaj. Jest także Piotr Kucharski, Chmielowisko, ale tak naprawdę Piotr poza pracą w ambasadach zajmuje się także tłumaczeniem książki Johna Palmera How to Brew. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry, bardzo mi miło, że jestem w takim fajnym gronie. Chętnie porozmawiam o tłumaczeniu książki Palmera. I na pewno do tego tematu wrócimy, bo też jest z nami wydawca tejże tłumaczonej książki, Tomasz Wójcik, pseudonim Elroy, także no przecież założyciel piwo.org. Piękna koszulka. Tomaszu, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Ale nie o zjawiskach pogodowych, czyli o mgle będziemy dzisiaj rozmawiać, a będziemy dzisiaj rozmawiać przecież o piwie. Nim będziemy rozmawiać o książce, jak ważyć, po prostu jak ważyć. Chyba tak będzie przetłumaczony tytuł. Nie wiem, tego się pewnie dowiemy za chwilę. Tymczasem, panowie, poproszę was o przygotowanie tegoż oto piwa. Trzech kumpli, pan i pani, zapraszam do otwarcia, zapraszam do nalewania. O tym piwie już rozmawialiśmy, przy wcześniejszym wejściu z Piotrem Sosinem. Ja użyłem wtedy stwierdzenia, że to jest taka ich perełka w koronie. Nie użyłem tego stwierdzenia, mówiąc, że to jest ich najlepsze piwo, bo wydaje mi się, że są lepsze, ale jest to piwo, które jest najbardziej rozpoznawalne, najbardziej znane chyba z Browaru Trzech Kumpli, bardzo często wprowadzające ludzi do po prostu świata craftu swoimi aromatami, swoimi smakami, nienachalną, acz zaznaczoną goryczką. I jak tutaj moi goście, moi specjaliści ocenią. Piotrze, zacznę od ciebie. Co tam u ciebie w szkle? No właśnie, pani, to jest dla mnie, bardzo lubię to piwo, uważam, że to jest produkt flagowy Trzech Kumpli i mogę się ciekawą informacją o tym piwie podzielić. Ono było jedno z piw, które wybrałem do degustacji polskiego piwa zawiesniczego w ambasadzie w Kopenhadze naszej. Tam miałem przyjemność organizować pierwszą degustację polskiego piwa rzemieślniczego w placówce dyplomatycznej w ogóle na świecie. I w zasadzie wszystkim uczestnikom bardzo to piwo smakowało. Co ciekawe, w sklepach, w których polskie piwo sprzedaje się w Danii, nie wiem czy teraz jeszcze, na pewno jakieś 2 lata temu to było najlepiej sprzedające się polskie piwo. I to nie tak, że tylko polscy emigranci chodzili tam kupowali to piwo, tylko było bardzo cenione przez Duńczyków. Pięknie. A czy możesz nam opisać, co czujesz teraz właśnie ze szkła? Jakie aromaty? To są przede wszystkim cytrusy. Dla mnie to jest piwo, które trochę wyprzedziło nawet tą modę na hazy IPki, bo ono tak pachniało już kilka lat temu, tak jak teraz właśnie te hazy IPA pachną. Więc dla mnie to jest właśnie taka cytrusowa potęga tutaj. Tomek, a jak ty kojarzysz to piwo? Z czym ono tobie się kojarzy? Bo na pewno to piwo miałeś okazję pić nie jeden raz, jak się domyślam. Oczywiście, piwo jest mi bardzo dobrze znane i tak smak, jak i aromat bardzo doceniam w tej produkcji. Generalnie, jeżeli chodzi o walory smakowe, mi zawsze bardzo dobrze pasują wszelakie zasypy płatków. To dodaje tą taką specyficzną gładkość w piwie i bardzo sobie to cenię, jeżeli chodzi o tego typu warki. Co mogę powiedzieć? No na pewno to, co Piotr, że piwo już jest pewnym kanonie na naszym rynku. Przede wszystkim no na pewno gratulacje logistyczne, ponieważ to piwo jest dobrze dostępne. Ja je widzę, nie zawsze je kupuję, ale widzę to piwo na półkach, więc to jest na pewno przy tej aktualnej ilości różnych craftów, które mamy, jest to na pewno bardzo duży plus dostępnościowy. Cenię sobie to, że po prostu, jeżeli mam ochotę na to piwo, to po prostu wiem, gdzie ono jest i mogę je kupić. Jakościowo, no, trzyma poziom. Ostatni raz, może gdzieś, nie, około roku temu, miałem okazję próbować, więc już po zapachu czuję, że to jest cały czas
cały czas to samo piwo i ta sama jakość. Także dla mnie jest jak najbardziej godne polecenia i polecam wszystkim, jeżeli oczywiście nie mieli okazji jeszcze pić. Ja z kolei jestem bardzo ciekaw, co do powiedzenia o aromacie i w ogóle o piwie pan i pani będzie miał Paweł Leszczyński, chyba jedyny, bo panowie macie, Piotrze i Tomaszu, zdany egzamin na sędziego, na przykład PSPD albo BJCP? Tylko PSPD. Nie. No a Paweł, ty chyba troszkę więcej liznąłeś tego sędziowania, o ile dobrze pamiętam. No, ja tym się zajmuję od niespełna 10 lat w tej chwili, poza tym profesjonalnie prowadzę degustacje zarówno na aromatach Flavor Active, gdzie wyczuwam poszczególne związki aromatyczne w piwie, jak i samych piw właśnie. I tutaj też jak chłopaki mogę powiedzieć to samo, zresztą to powtórzyć po Tomku, że piwo jest, trzyma poziom. I to jest dla mnie bardzo ważne. Jak robię degustacje dla ludzi, którzy zaczynają swoją przygodę z craftem, właśnie powiedziałeś, że to może być takie przedstawienie craftu w ich życiu. Myślałem, że powiesz, że to będzie takie przedstawienie elementu baśniowego w ich życiu. Uważam, że ja zawsze biorę to piwo, bo wiem, że nawet jak będzie w złej formie, to i tak będzie bardzo dobre. No i niestety tak mamy w tej chwili. Piwo jest dosyć świeże. Na samym początku bardzo dużo siarki się w nim pokazało. Niestety ta siarka mi przykryła, tylko ja na to jestem szczególnie wrażliwy, więc też nie sugerujcie się za bardzo. Jak siarkę się bardzo trudno wyczuwa, piwo musi być schłodzone, taki jeden krótki wdech, coś takiego i wtedy czujemy takie intensywne aromaty właśnie, albo zapałczane, albo zgniłego jajka. Tutaj jest taki aromat zapałczany, dosyć intensywny. On trochę zmienia to, jak pachną chmiele, ale ulatnia się też dosyć szybko i dosyć szybko to piwo jest od tego wolne. Prawdopodobnie ono jest po prostu bardzo, bardzo świeże. Wiele drożdży produkuje ten aromat. Natomiast ono mi wpływa właśnie na aromat chmieli, który jest bardzo przyjemny, taki cytrusowy. No, ta siarka mi dodaje takie troszeczkę zepsucia, coś w tym stylu, ale to też wiem, że wystarczy, że wezmę parę łyków i zapewne ten aromat zniknie. No jak to zresztą z aromatami siarkowymi bywa, to na nich powinniśmy się skupiać na początku degustacji, bo one faktycznie, nasz nos się dość szybko do nich przyzwyczaja. No ale aromat i tak pozytywnie, ja też muszę rzec, że faktycznie najsłabsza pani, jaką piłem, cały czas była bardzo dobra i to jest potwierdzenie w ogóle formy browaru Trzech Kumpli i tutaj szapoba. No ale dobrze, nie same... wejść słowo jeszcze z jednym tematem, bo jednej rzeczy zapomniałem, tylko tak na szybko chciałem powiedzieć, że miałem kiedyś wkrętkę, bo przygotowywałem opisy stylów piwa i zastanawiałem się, czy w ogóle wheat IPA, czy to jest styl. I jest część osób, które twierdzą, że jest taki styl, na przykład Piotrek Sosin, i sporo osób, które twierdzą, że nie ma takiego stylu, bo tak na dobrą sprawę pszenica w tym piwie jest absolutnie niewyczuwalna. Natomiast tak jak powiedział Piotrek, to też jest prekursor, tak? To piwo się pojawiło zanim to było modne, zanim mieliśmy piwa New England, które w Ameryce zazwyczaj nazywają się hazy, to już coś takiego się pojawiło, Piotrek cały czas naciska i nie zmienia nazwy tego stylu, mimo że no ja osobiście wątpię, czy w ogóle taki styl jako szczegółowy istnieje. To jako ciekawostkę dorzucę w takim razie, że w 2015 roku albo 2016, już nie pamiętam, strasznie duży wysyp był polskich piw w stylu wheat IPA. Mi przypomina się chociażby browar Kameleon z ich piwem zielonym i faktycznie bardzo dużo nazw w takiego stylu się pojawiało. Ale dobra, panowie, po łyku i dawajcie szybko znać, co tam czujecie, jeżeli chodzi o wasze kubki smakowe, o fakturę tego piwa. Piotrze. Dla mnie to piwo jest przede wszystkim zbalansowane, bo balans to jest to, co ja najbardziej cenię w piwie i ono i jest bardzo fajnie nachmielone, i ma taką, ma goryczkę, ale to nie jest goryczka, która dominowałaby w tym piwie. I ma bardzo fajną słodową podbudowę, więc dla mnie po prostu wszystkie te elementy dobrze się ze sobą łączą i dają naprawdę bardzo pijalne piwo. Tomasz, a co u ciebie w tle? Dokładnie. Troszkę mogę tylko uzupełnić Piotra, że rzeczywiście w żadnym kierunku to piwo nie jest przesadzone. Ja akurat tego nie lubię. Nie lubię w żadnych z produktów kraftowych przeholowania, nazwijmy to, któryś z parametrów, to mówię o każdym, łącznie z choćby nawet z poziomem alkoholu, to dla mnie, no, choćby nawet ten element jest dla mnie dość dyskryminujący. Natomiast tutaj ja mogę tylko jakby dodać, że dobrze się komponuje z wszelakim jedzeniem, bo to piwo jest
czuć jakby ciało tego piwa, ale dobrze się komponuje z tym wszystkim, z czym można sobie przy okazji przekąsić. Więc jest to też takie dobre piwo po prostu do spożycia. Ja tylko jeszcze jedną rzecz powiem, mi się zawsze podobało, ja to piwo nie znalazłem dlatego, że o nim czytałem, że ktoś mi polecił, tylko nazwa mi się spodobała. Ja kupiłem to piwo pierwszy raz z etykiety po prostu. Po prostu stwierdziłem, że ktoś miał genialny pomysł i świetnie po prostu to piwo nazwał. Wiemy o kreatywności browarów, oczywiście taka jest, ale to akurat gdzieś mnie strasznie to zaskoczyło i pierwszy raz to piwo właśnie dlatego kupiłem. Więc jeśli chodzi o aromat, no wszystko co w takim piwie powinno być, także tutaj nic się nie przebija, nie pozytywnego w moim przypadku. Jedzeniowo się zgodzę. Będąc w tym roku na Wywczasie w Zakopanem, choć niechętnie, udawałem się na Krupówki, tak czasem trzeba było się tam znaleźć, chociażby żeby odmienić sobie dietę od góralskiego jedzenia. I są dwa miejsca, nie jest to kryptoreklama, a szczere polecenie, Bistro Bubuja i Strych, gdzie właśnie leją pani i co bym nie jadł, Strych, tak. Zawsze tak. Pani pasowała idealnie. Pawle, bo tak, my na razie w superlatywach, ty wcześniej do aromatu się trochę tam przyczepiłeś pod kątem siarki, to czekam aż się przyczepisz w takim razie do smaku. Kurczę, no niestety muszę cię zasmucić, piwo jest świetne, jak zazwyczaj, strasznie fajne ciało dają te płatki owsiane, mimo to jest odfermentowane nie za płytko, tak? Czyli jest więcej tej goryczki, słodyczy tyle, ile potrzeba, ta pszenica też wydaje mi się, że sporo daje, bo tak naprawdę nie wiem, czy wiecie, do większości piw typu New England IPA używa się i płatków owsianych, i pszenicy. Więc to tak na dobrą sprawę nie jest nic absolutnie niezwykłego. Natomiast no, to jest to piwo, które ja uwielbiam pić litrami. Oczywiście ma dla mnie tyle orzeczności, co dobry pils czeski czy niemiecki. No jest fantastyczny. Jedyne co to, gdyby ten alkohol mógł być troszeczkę niższy, bo po pół litra już czuję go w głowie, a nie zawsze chcę tego od piwa. W innym wypadku na pewno sięgam po nie dużo częściej, ale zwróciliście też uwagę na dystrybucję. No tutaj trzech kumpli trzeba jak najbardziej pochwalić. W wielu lokalach to piwo się znajduje i jak widzę je i jakieś takie browary, o których nie za bardzo słyszałem, nie za bardzo kojarzę, to bardzo chętnie po to sięgam. I no, gratulacje, Piotrek, możesz być dumny z tego piwa, ale no, nie wiem, czy nie wolałbym, żeby w tej paczce znalazło się coś ciekawszego, bo ten smak, no cóż, lubię, znam i z chęcią do niego wracam. Panowie, to w takim razie, bo jesteśmy już w połowie naszego czasu, a tematów mamy jeszcze troszeczkę do obgadania. Szybka, finalna ocena w skali od 1 do 5. Piotrze. Przynajmniej czwórka, taka solidna naprawdę. Solidna czwórka? Tak. Też bym dał czwórkę. Tomaszu? 10. Gdyby skala była sześciostopniowa, to dałbym piątkę, prawda? Bo to wtedy wszystko gra, prawda? Ale czy dałbym piątkę w tym przypadku? Ja powiem tak, jestem skłonny dać bardzo wysoką ocenę, bo ja jestem piwowarem domowym. Nigdy nie ważyłem w krafcie, nie ważyłem w browarze, ale jestem tym domowym piwowarem i wiem, ile wszystko pracy kosztuje, ile czasu, ile to wszystko wymaga nakładu, więc ja zawsze za oprócz smaku dodaję jeszcze te subpunkciki, nazwijmy, które są łączną oceną i to w przypadku tego piwa no wszystko gra po prostu, to jest dobry produkt, który broni się jakością, a nie wiem, marketingiem, prawda, więc dla mnie pięć. Okej, Paweł? Ja jeżeli chodzi o cenę piwa, to nie jestem zupełnie birgikiem, bo jeżeli jakieś piwo mi smakuje i właśnie piłbym, róbmy to dalej, jest fajnie, to daję 5. Tutaj no, przyczepiłem się troszeczkę do tej siareczki, ale jak gdyby nie psuje ona mi za bardzo przyjemności z picia piwa. Co mogę jest okej, piątka, super, dobra. Super. Panowie, wy w tym czasie otwierajcie Raging Bitch z browaru Flying Dog, czyli Belgian IPA. Lejcie w szkła. Ja tymczasem odpowiadam na pytanie z YouTube'a. Jak mówimy IPA czy IPA? Otóż możemy mówić i tak, ale musimy wtedy zachować pewną konsekwencję. Jeżeli będziemy mówili IPA, no to potem musimy ją oczywiście deklinować. IPA, IPA, IPA i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli mówimy IPA,
też deklinujemy, ale IPA-owi i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że Paweł chyba się ze mną zgodzi, bo Paweł też jest świrem gramatycznym i często mnie poprawia, co bardzo szanuję i bardzo za to dziękuję. Dalej, lecimy. Flying Bitch. Flying Bitch, Raging Bitch, Raging. Flying Dog. Browar amerykański i również amerykańską książkę, Piotrze, tłumaczysz. How to Brew Johna Palmera, czyli naszego gościa specjalnego. Czy to jest lektura trudna w tłumaczeniu, bo pewnie sporo tam technicznego języka? Co? Ja mam to szczęście, że no jednak terminologię piwną poznaję już od kilkunastu lat. I polskojęzyczną, i anglojęzyczną. Więc no wiadomo, no, sporo rzeczy muszę sprawdzić, no, tak? Dlatego że jest to bardzo, bardzo bogata pozycja, pełna różnorodnego słownictwa, ale akurat terminologia piwna tam jest najprostsza. Zdecydowanie trudniej tłumaczy się rozdziały, w których jest dużo o biologii i chemii. Mhm. Bo ta książka bardzo głęboko wchodzi w zagadnienia biologiczno-chemiczne. No jest to nazywana, książka jest Biblią piwowarów domowych i zresztą John Palmer jako naukowiec też zagłębia się przecież z doskonałą dokładnością w tego typu szczegóły. Ja się nie dziwię. A jak finalnie będzie brzmiał polski tytuł tego wydawnictwa? To może ty potwierdzisz. Właśnie, Tomek jest wydawcą tej książki. Tak. Zdecydował się, że tak w końcu, moi drodzy krajanie, nie musicie się uczyć angielskiego, będzie po polsku. Będzie po polsku. Tytuł brzmi: Jak ważyć piwo, kompendium wiedzy piwowara domowego. Tak dokładnie zostało to na nasz rynek przetłumaczone. Tak zdecydowaliśmy wśród różnych oczywiście propozycji. Ale tak tytuł brzmi i już tak zostanie. Dobrze, teraz to, na co wszyscy czekamy. Kiedy będzie można tę książkę nabyć? Tak, premiera jest generalnie ustalona dość płynnie w tym momencie na około połowę grudnia. Wszystko oczywiście zależy, będziemy się starać, to dużo tutaj wiadomo elementu pracy Piotra, jak to wszystko pójdzie, ale myślę, że damy radę. Natomiast grudzień to jest ten moment, kiedy ta książka będzie fizycznie już dostępna. W tym momencie trwa przedsprzedaż, ale książka już fizycznie będzie dostępna w tym okresie czasu. Piękna informacja, będę czekał na pewno. Na pewno zakupię. Tymczasem wracamy do naszego piwa. Raging Bitch to jest Belgian IPA. Ja panom już mówiłem wcześniej, jak rozmawialiśmy, że to było jedno z pierwszych piw amerykańskich, jakie miałem w ogóle okazję próbować, a wtedy jeszcze nie bardzo tak rozróżniałem, o co w tych IPach może chodzi, że to jakieś belgijskie tematy. No zobaczymy. Rzecz nielekka, bo 8,3% alkoholu tradycyjnie nie znalazłem, a może jestem ślepy, poprawcie mnie panowie, jeżeli tak jest, informacji o ekstrakcie, ale Amerykanie zazwyczaj się tym na swoich piwach za bardzo nie chwalą. Piotr, też widzę, że szukasz, nie znalazłeś, cieszę się. Nie ma informacji. Co w szkle? Jak z aromatem? W szkle jest dużo Belgii, bo jest, widać, że to jest fermentowane szczepem belgijskim, więc jest dużo estrów, jest też karmel. No jest też trochę tego czynnika amerykańskiego, czyli amerykańskich chmiel. Z tego co pamiętam, to tutaj jest Amarillo chyba. Sprawdzam, ale chyba nie znajdziemy. Trzeba byłoby na stronie poszukać. U nich poszukać. Na stronie są tylko te informacje, tutaj nie ma nic szczegółowego. No jak zwykle, czyli tak jest. Okej. Okay. Tomasz, a u ciebie co tam? Ja za chwileczkę się wypowiem, dobrze? Także dobrze, to poprosimy. Dajmy Pawła tutaj, teraz dajmy. Tak dobrze, jest? To ja byłem zafascynowany nie tylko tym piwem, etykietką, jak wygląda, jak smakuje, ale również stylem, bo wtedy wyszedł Szczun, czy inne piwo? Nie pamiętam. Chyba Szczun, jako też pierwsza polska Belgian IPA i w ogóle zastanawialiśmy się, co to znaczy, jak to ma smakować, w którą to powinno iść stronę. I to był dla nas taki super wyznacznik, bo nikomu się w Polsce nie udało tego osiągnąć. To znaczy, to piwo jest w ogóle bardzo intensywne, dużo bardziej intensywne niż zwykłe belgijskie piwa. Bardzo wysokie estry, bardzo wysokie fenole, ale są zrównoważone. Jedne i drugie są bardzo, bardzo silne.
W Polsce jakbyśmy to ważyli, to dorzucilibyśmy więcej amerykańskiego chmielu. On tutaj nie jest aż tak silny i intensywny. Co więcej, chyba na Belgię ma wskazywać kolor i troszeczkę więcej karmelu. Amerykanie zazwyczaj nie ważą tego w ten sposób. No ale to jest coś naprawdę... Nie wiem, czy wiecie, sami Belgowie się zaczynają inspirować między innymi tym piwem i kiedy wchodzą w amerykańskie style i amerykańskie podejście, robią to troszeczkę w ten sposób, więc tutaj te browary naprawdę, naprawdę wysoki poziom i zmieniły to, jak ja myślę i nie tylko ja pewnie o piwie, więc gratulacje. Na stronie internetowej Flying Doga jest na szczęście zakładka dla piwnych nerdów, którymi chyba trochę jesteśmy, skoro się tutaj spotykamy. No i faktycznie Paweł zwrócił uwagę na karmelowość tego piwa. Słody, karmelowe. Chmiele to jest Warrior Columbus i Amarillo. Drożdże belgijskie El Diablo. No i słuchajcie, goryczka na poziomie 60 IBU. To zaraz będziemy oceniać, bo tymczasem Tomasz chyba już pociągnął nosem. Tak. Już może nam coś więcej powiedzieć. Tak, zdecydowanie. Jeżeli chodzi o zapach, no to jest tutaj wyczuwalny oczywiście taki karmel, ale też wyczuwalny alkohol. Ja od razu wyczuwam jakby w pierwszej kolejności ten zapach i to jest odczuwalne, no ale nic dziwnego, no wiemy, że to piwo jest mocne i chyba to nie jest dla nikogo zaskoczeniem. Natomiast w smaku, no to ja w ogóle miałem okazję już pić to piwo i to nie było dla mnie jakieś takie odkrycie, zaskoczenie, w sensie, że to piwo zapamiętałem jakoś bardzo, bardzo dobrze. Nie do końca się może dobrze ukierunkowałem na akurat na to, czego się spodziewałem, ale w smaku jest zalegająca goryczka. Ta goryczka jest na tyle dla mnie duża, że nawet już po kilku minutach wciąż ją gdzieś czuję. Także ja Flying Doga bardzo lubię za etykietę. O, może tak. Zawsze jestem gdzieś w sklepie, muszę zawsze sobie pooglądać, bo oni są kapitalni w tych grafikach. Więc o, może... żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Tak jest, to ja może pokażę, bo faktycznie Flying Dog ma etykiety zjawiskowe. Tak, ma etykiety one się zjawiskowe. One się wyróżniają na tle. Tak. Przywiązują bardzo dużą wagę do tego, jak to wygląda, jak to się prezentuje. Co do agresywnej goryczki, no 60 IBU, nie w kij dmuchał. No zresztą nazwa tego piwa, Raging Bitch, może nam mówić o tym, że... nie będzie to spacer po parku, nie będzie to Hazy IPA Double Dry Hop New England. Łatka przejażdżka, nie? Wiecie, nie? Dokładnie. Okej, okay, to co? To po łyku, panowie, i trzeba sprawdzić, co nam ściekła sunia, tak? Tak. Ściekająca się sunia, bo to raging to chyba czasownik. Czy chodzi o grzejącą się też, wiesz? Chodzi o to, jak te drożdże się zachowują w tym piwie. O, bardzo ładnie. A Piotrek jakby to przetłumaczył? Właśnie, Piotr. Mamy specjalistę. Ściekła to jest takie oczywiste tłumaczenie. Rzeczywiście to co mówi Paweł, że ona grzejąca się też, no to jest też wieloznaczne określenie. To trudno byłoby to jednym polskim słowem oddać. Znaczy, wiesz co, na stronie możemy przeczytać, że te drożdże się zachowują jakby były in heat, więc... No to tak. Czyli parząca się sunia może w ten sposób, kurczę, no nie wiem. Blisko. Wiemy, o co chodzi. Ale wiemy, piwo jest o co chodzi. Zostawmy to. Słuchajcie, zostawmy to. Skupmy się na tym, co pomoże to zabnąć za daleko. Nie mamy jeszcze godziny 22. Skupmy się na smaku. Piotrze. Czuć, że to piwo już ma dobre kilka lat, ponieważ teraz by je zrobiono inaczej. Ono jest goryczkowe, ale to nie jest... To jest goryczka, która się dobrze wpasowuje w cały profil. Gdyby je robiono dzisiaj, na pewno sypnięto by więcej chmielu, zwłaszcza jakby było robione w Polsce. Ale to dla mnie jest trochę podobna, mimo tego, że to jest inny kaliber, to jest podobna sytuacja jak z Pani, czyli to piwo też jest w miarę dobrze zbalansowane, bo i ta silna, ten silny charakter drożdżowy belgijski, i goryczka, i chmiel, to wszystko się dobrze komponuje. Nawet ten wysoki alkohol pasowuje się w całość. Tomasz. W tym piwie jest dla mnie za mało Belgii. Tej Belgii, którą ja lubię, klasyczną, europejską, taki charakterystyczny, trapiski smak. Dla mnie jest piwem mocnym, piwem gorzkim, ale brakuje mi tego, czegoś takiego naszego kontynentalnego. Z takich odczuć jest piwo rozgrzewające. Ja jestem w ogóle zwolennikiem piw i dużo jakby
eksperymentów poświęciłem i czasu na piwa niskoalkoholowe. W ogóle jestem zwolennikiem piw niskoalkoholowych, więc dla mnie jest to rzeczywiście uderzenie, prawda? 8%, tak? 8,3%. No to jest piwo mocne. To jest piwo mocne. Na moje możliwości nawet bardzo, więc ja to do tego piwa, a miałem okazję chyba ostatnio gdzieś około 3 lat temu, 5, 2 lat, nie wiem, jakoś tak. To dalej jestem sceptyczny co do tego. Wiem, że ma zwolenników bardzo dużo, ale ma też przeciwników. Także to nie jest piwo takie pośrodkowane. Nie, albo się je lubi, albo się je nie lubi. On jest dobre, ale nie mam tego czegoś w sobie. Zaraz będziemy je oczywiście oceniać, ale przecież mamy jeszcze Pawła Leszczyńskiego, który na swojej komodzie obok kapsłownicy raczy się tym piwem. Wyluzowany, wypoczęty, uśmiechnięty, więc wnioskuję przynajmniej po minie, że jemu to piwo smakuje. Pawle. Smakuje mi, chociaż brak na pewno tej pijalności, które ma pani. Bardziej jest jednak to piwo takie szorstkie, chropowate, ale takie ma być. Dokładnie taka jest intencja piwowaru. To nie jest piwo, które będziesz pił przez cały wieczór, tylko weźmiesz sobie jedno i powiesz, wow, to jest właśnie... Ja dojrzewam i uczę się tych piw szorstkich, takich specyficznych, bo one mają w sobie jakiś taki swój charakter, który jest dla mnie istotny. A dodam jeszcze, że jest to piwo, przez które wypadały nam reklamy z Facebooka, bo nazwa nie podobała się mechanizmom. Tutaj w smaku faktycznie jest ta mocna goryczka. Ona jest trochę zalegająca, trochę szorstka. Jest alkoholowa przede wszystkim. Tutaj dużo czuć alkoholu, który buduje nam tę goryczkę i fenolowa, bo fenole też nam do tego dodają. To piwo jest intensywne. To jest jak ugryzienie psa po prostu. Zapamiętasz to na długo. Jest to rzecz wyjątkowa, ciężko powiedzieć, natomiast no jest to na pewno przeżycie takie, które no wtedy na nas zrobiło wrażenie. To jest okay. No dobra, to panowie, ostatnie 30 sekund i wasze finalne noty dla Raging Bitch z browaru Flying Dog. Piotr Kucharski. Też solidna czwórka. Powiem tak, no wolę czystą Belgię niż Belgian IPA, ale tak obiektywnie właśnie czwórka sobie. Tomasz. Czwórka z minusem, ale to jest z podobnych powodów. Wolę klasykę, jestem konserwatystą pod tym kątem i wolę jednak, jeżeli chodzi o piwo belgijskie, niech to będzie piwo belgijskie. Ale tak jak Paweł bardzo dobrze powiedział, to piwo się pamięta. O, i może to jest mój główny argument. To piwo się pamięta. To ja też czwóreczkę właściwie, bo osobiście uważam, że lepszym połączeniem fajniej jest połączyć IP z triplem, a nie z dublem, ale no nie wiem, no nie wracam do tego piwa sam z jakąś wielką chęcią, ale jak mam okazję, to z chęcią przypomnę sobie ten smak, tylko że troszeczkę rzadziej, więc warto spróbowania, o, w ten sposób. Czyli dość wysoko oceniane piwa, bardzo mnie to cieszy. Pani, Raging Bitch, Trzech Kumpli, Flying Dog. No i oczywiście to, co istotne, bo czekamy na książkę przetłumaczoną How to Brew Johna Palmera, Piotr Kucharski, tłumacz tejże książki, Tomasz Wucicki, Elroy, Piwork.pl i wydawca tejże książki oraz Paweł Leszczyński byli moimi gośćmi. Dziękuję wam panowie za tę rozmowę, a my już teraz wracamy do drugiej części rozmowy z Johnem Palmerem.